Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Adamo 15, witam na serii Po Sąsiedzku, oczywiście ze mną Boluś. Witam serdecznie. Nareszcie mógłbym powiedzieć, że ten odcinek User został was moved out of your nagrany, aż się go rozstraszyłem. Wyrzuciłem rączkę w razie, żeby się nie odmulił i nie, nie zacząłem żyć mordy. No już się wystraszyłem, że to początek odcinka, a już pana Bolka z nami nie ma. Ale jesteśmy, wreszcie udało nam się nagrać ten odcinek, ale spokojnie. Przytrzymajcie jeszcze takie niepewne 3 dni, to takie niepewne 3 dni, a potem wszystko wróci do normy, bo gdy wszystko będzie ku dobremu, pójdzie za 3 dni, widzimy się oczywiście hen, pół Polski dalej u pana Bolesława. Ale nadal będziemy oczywiście na tych samych gospodarkach, bo Po Sąsiedzku musi trwać i musimy się bawić. Dojczyk z przyczepą, więc kolejne akcje, jeżeli chodzi o żniwa. Żniwa. Dzisiaj takie żniwa, których jeszcze u mnie nie było, proszę Państwa, czyli akcja Słonecznik. Przecież, że tak już nie pamiętam, kiedy ostatnio siedziałem przy kierownicy, kurde, tutaj. Ostatnie odcinki to były tam jakieś sprawdzania map albo inne wariacje. Z tydzień? Z tydzień to spokojnie nie bawiłem się przy kierownicy, więc grubo. Widzę, że u sąsiada tutaj się dzieje niemiłosiernie dużo. Czemu? No, tutaj kombajn stoi, ty wjeżdżasz z przyczepami. No. Do siebie na podwórko. Sąsiad, to ma jeszcze w ogóle jakieś żniwa? No, ja teraz skończyłem właśnie słonecznik, jestem po żniwach słonecznika. Zwożę już przyczepy, kombajn. Mhm. I przepinam header, bo prawdopodobnie szybciej będzie soja, ale no to teraz jeszcze czekać. Ja mam jeszcze dwa pola soi i dwa pola kukurydzy, więc soja ja jeszcze będzie mam dużo. U ciebie w odcineczku, tak? Akcja, no bo u mnie na razie się bawimy ze słonecznikiem, potem przewiniemy, żeby soje były gotowe i ogień, jak mówiłem na samym początku, akcja słonecznik, nowa przystawka zakupiona do mojego Masayo Deutscha, więc nie ma to tamto, odpalamy, zalanczamy i ogień. Mógłbym powiedzieć, że długo oczekiwane żniwa u mnie na gospodarstwie, bo słonecznika, nie wiem, jakoś tak mnie nie kręciło od samego początku, aż tu nagle przyszedł taki cudowny sezon, gdzie sam płodozmian mnie zmusił do tego i chyba tak patrząc na to, dzięki temu płodozmianowi, dzięki temu seasonowi to właśnie lubię, że niekiedy ci gra musi powiedzieć, że masz to zasiać, jeżeli coś chcesz zebrać, bo oczywiście mógłbym zasiać obojętnie co, no ale co bym z tego zebrał, to nie wiadomo, co nie. Więc się cieszę, bo wreszcie mogę się pobawić ze słonecznikiem, wręcz muszę, bo to mi da tutaj najlepsze zbiory. Mam dwa dość sporawe pola, oczywiście jedno tutaj, na którym jestem koło Bolka chałupy, a drugie tam tak, na tak zwanym, przy tak zwanym klinie Bolka. Więc wszystko przy Bolku, jak to się mówi. Staram się robić. Zobaczymy, ile to z tego da. Akurat sąsiad zawsze był tutaj zadowolony, nawet bardzo dobrze jadę. Sąsiad był zawsze zadowolony ze zbiorów słonecznika i zawsze to siał. Ja jakoś tak nie byłem przekonany, bo wolałem sobie zamiast słonecznika zasiać więcej jęczmienia, czy tam soi, czy rzepaku. No a tu wyszedł taki sezon, gdzie tego zrobić nie mogłem. No ale zobaczymy. Liczę, że mi słonecznik się tutaj uda i nadrobi mi to, co miałbym zyskać przy innych akcjach. Teraz tak, rzepaki prawdopodobnie posiane, nie wiem czy wszystkie, bo nie pamiętam już, jednak ile my nie graliśmy, tydzień ponad? Oj kurde, powiem ci, no, że z półtora tygodnia, bo już sobie ja teraz biegałem z 10 minut po pola i patrzę, ja pierdzielę, to już zrobiłem, tego jeszcze nie zrobiłem i tak kurde nie wiem gdzie co miałem siać, nie? Jak akurat tutaj nie było Bolka przez parę dni wtedy, troszeczkę sobie posiedziałem i ogarnąłem właśnie pod ten odcinek. Dużo nie siedziałem, ale to tam był tutaj jedno popołudnie miałem akurat wolne, więc sobie z tego skorzystałem. Coś tu właśnie porobiłem, bo wiedziałem, że to po sąsiedzku będzie do mnie i trzeba sobie to przygotować. I tak powiem szczerze, że już od tamtej pory też zbytnio nie pamiętam co tu, na co, po co, ale wiem, że na pewno rozsiejemy soję na tym największym polu, bo to było w komentarzach obgadane, chociaż tam były takie, że się tak wyrażę, mieszane uczucia. Może tu ciemno jest na dołku, masakra. Nie wiem, czy wy też to widzicie, ale dla mnie jest tu bardzo ciemno. Ale z drugiej strony, jeżeli jest taki mega zagajnik,
i tyle drzewa, no to tutaj no jasno i tak by nie było, tak czy siak, czy to by było realne życie, czy też nie. Wracając właśnie do tego dużego pola. Tam mówiliście oczywiście, że zabijemy tą serię, a niektórzy mówili, że lepiej robić tak, jak płodozmian pozwala, bo potem wszystko się może popsuć i niestety będziemy musieli dużo, dużo więcej tam innych rzeczy zasieć, żeby potem do tej soi doszło. A z drugiej strony nie wiadomo, jak jeszcze dużo sezonów tu możemy zrobić i czy taka akcja właśnie kiedykolwiek by wyszła nam z tą soją, więc postanowiliśmy wykorzystać to, zrobić soję, potem prawdopodobnie uda się zrobić coś rzepak. Innego, albo rzepak od razu po tym, tego to już dokładnie nie wiem, jak tam płodozmian się ułoży, ale jeżeli wszystko będzie git, tak, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem płodozmianowym, to powinien być rzepak, ale jeżeli coś by no, gra zrobiła innego, no to będziemy musieli to zamienić, ale to już zobaczymy. Bardzo byśmy to chcieli, kurczę, tutaj od kaszenia, od słonecznika, od tych krzaków, to nie jest fajna sprawa. Przejechałem całą prostą, że się tak wyrażę, i poprzeczniaki i miałem prawie 50%. Zobaczymy, prawdopodobnie seta na okrążenie będzie, więc... O, słyszałem ci seta na okrążenie, przyjąć taką małpkę, to no, nie ciekawie, za dużo. Myślę, że za dużo bym się nie pokosił tutaj, więc zobaczymy. Ej, ale no, wiesz, wolę mieć setę na okrążenie niż 50, co nie? Bo no. Czym więcej, tym lepiej, co nie? A może kurna, ja się przypnę i będę powoli obornik woził na ten... powiedz mi, ty masz dużo tego obornika, czy nie? Wiesz co, tam chyba właśnie za dużo nie było. A to ci oddało w końcu, nie? Nie oddało, muszę sobie sam oddać. A ja widzę, bo ta kubka teraz mała jak cholera. Nie oddało mi niestety. Tak, obornika mam... miałem dużo. 300, coś koło 300 tysięcy litrów. Jakimś cudem z dnia na dzień zabrało mi obornik. Nie wiem, czy po prostu przerosło silos, tak zwaną pryzmę, i to coś odwaliło i zrobił się błąd, i od tamtej pory po prostu jest ciągle 86 tysięcy litrów. No i gdy tak już się tyle zrobiło, przestałem oczywiście słomy dawać, więc już nie rośnie też do góry. No ale no, nie używając 300 tysięcy znikło mi dość dużo, więc no, chociaż te 200 chciałbym odzyskać. To zastanawiam, może wtedy byśmy jakąby nagrał tam jaką akcję, kurde. Tylko że wiesz co, ja bym teraz poleciał po tym wapnie z nawozem, żeby nie robić na wapno, nie? Bo to brzydko będzie wyglądało. Nie możemy, więc musimy tam albo... No musi pójść nawóz. Musi pójść nawóz albo obornik, tak? No, no tak, ale żeby przed obornikiem, nie? Przed obornikiem bym dał tam nawóz. Po to, żeby nie jeździć bo ty chcesz obornik na odcinku. Myślę, że zrobiłby tam parę ujęć chociaż, nie? O kurwa, czekaj sąsiad, bo ktoś mi mocno daje ten. To? No, to ognisko tutaj na dworze zrobił. Aha. Mocno. Nawet, ale jebie. Albo że znowu gdzieś dotknął. Nie, no nawet nie, no to tak nie wało. Pewnie włożyłeś do USB. Tak, to by tak nie waliło. O Jezus, ale jak od razu wleciało do domu. Tak najgorsze, że taki dym z ogniska, nie wiadomo nawet co to palą, ale dla mnie to jakieś suche liście czy... Haszysz. O Jezus. Kto to był? Nawet nie chcę myśleć. Na pewno to jakiś podkołdennik żrący jest. Sakra jakaś. Ojej, dobra, jedziemy dalej. No serialnie, dobry haszysz jak nic. A już się tak zaciągniesz, to... po robocie. O czym my to gadali? O oborniku. Tak. Jeżeli chcesz taką akcję zrobić, no to tak, to ja musiałbyś pierdyknąć nawóz. Zawsze tak, będzie mniej później tego, nie? Ciekawy jestem, jak da się nawóz na to, by rzucił gnojowicę, czy później dałoby radę jeszcze raz, wiesz, bo to pod, no, siewnik, nie? Mi się wydaje, że kurde, chyba siewnik już nie da radę. Właśnie, poczekaj, pytanie ze 100 nawozie... punktów, jak tam jest z nawożeniem, żeby nie było, że... żeby ci potem przyjęło ten obornik też, co nie? No to ja w trochę wiadę. A nie, bo tam nie ma nic. No. Tam nie ma nic, więc... Ale wiesz, przezorny zawsze ubezpieczony, więc lepiej wieć nawozem i tym, i obornikiem, co nie? Żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale powiem szczerze, że... No jestem mega ciekawy.
Ja też jestem bardzo ciekawy tego. A u mnie tam rozrzutnik powinien być, więc chwila, moment, naładuję. Wiem, że na pewno po nawozie da się rzucić. Da się rzucić, więc tu nie będzie problemu. Tylko jestem ciekawy, co później, jak wjedziesz na ten po oborniku, po nawozie oborniku i wtedy jak wjedziesz z silnikiem, z podsiewaczem, obstawiam, że chyba wiesz co, nie będzie można, nie? No może już nie dawać nawozu, liczyć, tak? Nie będzie bo liczyć za już dużo na podsiewacza, na nie? Nas, co nie? No, nie będzie nam liczyć podsiewacza. Ale też wiesz, jeżeli ty to dużo, zrobisz, nie? Jeżeli ty to zrobisz teraz, tak? No. A teraz dasz nawóz i nie przewijając, byśmy zrobili obornik, to jest jeszcze szansa przy siewach. No tak, ale siewy to przecież siewy to dopiero na wiosnę. Siewy na wiosnę, no. No to na pewno przyjmie, no, musi przyjąć. Jeżeli my zrobimy, jeżeli zrobimy teraz nawóz i obornik, oj, nie włączyłem, to musi to przyjąć, bo to już będzie w ogóle inna faza i tak dalej, więc... Dobra, wjechałem, idę do ciebie, masz coś obornika? Masz, wjadę, ty masz jakiś sprzęt w ogóle, masz jakiś ciągnik tu na ciągnik stanie? Ciągnik to masz do wyboru, do koloru tam na podwórku. O, widzę, dobra, ten z turem bajeczka. Ciągnik 15 ton z tyłu gitara. Co se tam wybierzesz, tam tak będzie. Fajnie, bo w środeczku można sobie jeździć, bo akurat są międzyrzędzia tutaj tak ładnie zrobione. Kurna, tego sobie... kredyta będę musiał zarąbać, no. Na co? Muszę kupić siewnik, rozrzutnik i pole. Także pół bańki muszę lekko brać. Ja... Ej, no właśnie, kurwa, tatuś. Miałeś rozrzutnik, nie? Nie. Wiesz, co ja miałem kupić w tym odcinku? Czy już mnie stać na to, czy nie? Co miałeś kupić? Kurna. Pole 33? Wiesz, kosić na odcinku jeszcze? Prawda? 8000 mi tego brakuje. Właśnie, kurwa, sąsiad, kocham cię. Wiedziałem, że ja o czymś zapomniałem, co miałem na odcinku. Ludziska, trawa urosła po raz drugi. I ja miałem w tym odcinku też oczywiście skosić. Czekaj. I dlatego poczekaj, ja miałem przygotowany chyba ten zestaw na podwórku. A teraz ja kminię. Przecież to jest ten sezon, w którym nie mogłeś trawy kosić tak długo? Tak. Pomyśl sobie to logicznie, jak ta gra jest zrobiona. Jak późno zrobiłem pierwszy pokos i jak szybko od razu mogę zrobić drugi. Czego niekiedy w poprzednich sezonach nie mogłem zrobić. Ja wiem właśnie. Gdzie tutaj logika w ogóle tej gry, to ja nie rozumiem. Ale właśnie dobrze, że ty powiedziałeś o tych sianokosach. Nie, bo ja mnie bo wiesz co, bo kurde ten, ty niedawno zrobiłeś sianokos, dlatego ja tak mówię... No tak, ale wtedy pamiętasz tą akcję z Bugiem, gdzie ja tak szczerze pamiętam, nie nagrałem ale ja mówię, tego koszenia. Wiesz, chodziło mi o to, że ten, ja że ty niedawno to miałeś i trochę się zdziwiłem, że jeszcze raz chcesz kosić. Mówię, czy nowe łąki to kupiłeś, czy co? Nie, dlatego właśnie ja sobie to przed odcinkiem ty, sprawdziłem i przygotowałem sobie zestaw. Jeszcze masz warsztat gdzieś na Gospie, czy nie? Tak, mam tam... ja nie widzę, bo jesteś tym. Podszedłbyś na Gospę, żeby mi rozrzutnik zmienić z przyczepy? Dobra, nie ma problemu. A, to jesteś tu, dobry, więc jesteś, dobra, nie ma problemu. Już biegnę. Nie będę nic naprawił. Kurde, fajnie to wygląda. Ona z tymi nastawkami naprawdę baja. Nie, dobrze, jest ustawione. O, nie, ona rozumie, ja. Nie. Jo, bajeczka. Może byś tak podpiął. O nie, ja sobie tu będę ładował już. Aha, no dobra. Ja chcę sobie jedną załadować, a nie chcę na razie pełnego. Tak, no bo bez sensu. Dobra. Sprawdzić tylko... Zatrzymałem się na twoim pocie. Gdzie jest mój kombajnem? Ale dobrze mi kurde przypomniałeś, bo mówię, pamiętałem wszystko ładnie przed odcinkiem o tych sianokosach, żeby wreszcie sprawdzić jako odcinkowo ten mój zestaw, jak on ładnie kosi. I zapomniałem. Miałem też kupić to pole w tym odcinku i prawdopodobnie zrobię wszystko, żeby to pole kupić. Jak w ogóle ze słonecznikiem? Puszczę sobie na... Chwała cena jest. Chwała cena jest? Ceny nie ma na sprzedaż, przynajmniej no ja za tyle nie sprzedam, bo to jest 300-400 na tonie mniej, więc... Kurwa, co jest? Zatrzymał mi się ten... Ale... Czas się zatrzymał. Chłop silny. Chyba jakby mi się zatrzymał ten... Zatrzymał mi się ten... kombajn i nara. To jest koniec. No tak, bo to... teraz to będzie jakieś lekko 2000. Na pewnie, tak? Ile tu mamy za słonecznik wtedy? Jo, działa. Obornik można sypać po nawozie. Boja. 1100, więc tak troszeczkę średnio. Chociaż taką jedną przyczepkę, mogłbym tą przyczepę sprzedać jedną. Nic by mi się nie stało, a miałbym pieniądze bez żadnych problemów kredytowych. Później, co nie? Chyba tak zrobię. Ewentualnie. No mnie i tak, ja powiem tak, mnie i tak to nie ratuje, więc ja muszę brać ewentualnie kredyt. Inaczej. Już mam inny pomysł. Bardziej ciekawe, bo jednak wolałbym, żeby
ten słonecznik... Mleko? Tak, wolałbym, żeby ten słonecznik był cały, bo chcę go sprawdzić, ile dokładnie uda mi się zebrać ze wszystkich pól. A mleko mogę sobie tam te parę tysięcy litrów odlać, co nie? I ja też idę właśnie, także cześć, trzymaj się. Możesz spuścić tam z kija, lekko mówiąc. Byłoby tam... w sam raz. Ale tam siewy u mnie lecą, kurde, tutaj grubo. Tutaj akurat pod skosem tak średnio, no, ale nie mam innego wyboru, muszę sobie to jakoś to ładnie obkosić, żeby spróbować. No, chyba raz przy razie będę robił, żeby to miało ręce i nogi. Ładnie to się i tak. No spory kawałek jest, niestety to jest mały jaderek, to ma chyba niecałe 6 metrów, więc też szału nie zrobi. Dużo będę miał koszenia poza odcinkiem i Bolka. Znaczy nie, czym poza odcinkiem? Ja na następnym odcinku jeszcze nie przewijam mordę jak coś, jednak. No tak, no bo jakbyś zrobił te oborniki i tak dalej. No obornik, ja jeszcze mam ziemniaki, ty. Przecież nie pamiętasz jak to było? To masz, no ale nie ogólnie, mamy kawał roboty. To po pierwsze. Ja dzisiaj dopiero tak sobie uświadomiłem, że przecież ja miałem, wtedy pamiętasz, ja nas miałem robić, deszcz. Sąsiad, widzę, że w tym samym momencie to zobaczyliśmy. No. Więc grubo będzie. No ciekawe. To było ci na jeden wziąć może. Też jestem tego zdania, bo jednak... Bo ani trawy nie skosisz, ani nic. Tak, bo jednak jakby to wyskoczyłoby w pamiętnie jakim momencie, to trochę bym to psuł odcinek, a tego byśmy nie chcieli oczywiście. W tym odcinku. Przecież pewnie napiszecie w komentarzu, że gramy nierealnie. No bo jednak pogoda jest po to, żeby nam płata świdle, ale z drugiej strony jeżeli mamy nad tym władzę, to czemu z tego nie skorzystać? No i poza tym, no wiadomo, jeżeli by, nie wiem, w 20 minucie odcinka spadł mi deszcz, to musiałbym go zakończyć, tak? No i byśmy niestety nie mieli dalszej części. Więc też na tym byście wy trochę stracili. No ale dobrze, my tak trochę porobimy, jeszcze pokosimy i pojadę. Puszczę tutaj go na H. Kosi jak będzie. Jak skosi, tak skosi. Ale trochę mi pokosi. I ja sobie pojadę. Do Małgosi. Nie znam takowej, ale zawsze mogę poznać. Ale ja wezmę się za tą trawę, bo chciałem ją skosić całą, zobaczyć. Tam też pewnie jakieś 10 minut mi zajdzie i wrócę tutaj na spokojnie sprawdzić jak mu tutaj właśnie idzie. Że ja sobie jeszcze teraz ten kawałek może nie robię. A bardzo serdecznie cię zapraszam. Na świarteczkę. Tam są się na świarteczce w kartoflisku już stoi. Na pewnej. Co głowiarko. Nie ma takiej dalek. Nawet. Nie ma takiego zajścia tam nawet. Masz ten do tego. No od ten to. A, dobra. No właśnie trafiłem. Powiem szczerze, w ostatnich czasach pójść do sklepu, obojętnie jakiego, żeby nie było tak zwanego, nie wiem, jak to się mówi prawowicie, tego czytnika do kart, tak? A nie chcę wymyślać jakichś innych nazw, bo nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Znaczy, nie mogę sobie przypomnieć. Żeby właśnie w sklepie tego nie było, co nie? Uh-huh. No i trafiłem ostatnio na bardzo przemiłego pana, którego pozdrawiam serdecznie, ale wiem, że pewnie nie ogląda. Gdzie chciałem zapłacić kartą za części. Pan fajnie powiedział, no ale ja nie mam ten do tego. No i niestety zaczęliśmy się śmiać. No i gotóweczka poszła w ruch. Ale fajnie, to z jednej strony fajnie, że nie powiedział tak, wiesz. Normalnie, że niestety nie mam. Znalazł się taki jak my, nie? Tak, dokładnie. Znalazł się śmieszny pan, który jakoś mega się nie załamał tym, że nie ma tego czytnika cudownego. Ej, serialnie, wyleciało mi z głowy, jak się nazywa to. A wiem, że jakoś to się... No teraz też nie wyleciało. Bo czytnik to jest nie wiem do czego. Jakiś tam, kurna, parkometr, no. Parkometr. Nie wiem, ale... Normalnie ja nienawidzę czegoś. Ja też, chcesz coś powiedzieć, a nie możesz i potem w głowie ci dolata 1000 myśli, bo chciałbyś wiedzieć, jak jakby ci się to przypomniało, no nie? No ale mniejsza z tym, każdy wie o co chodzi. Niestety ten do tego nie był. No i tak to wyszło. Więc tyle w temacie. My spróbujemy skosić tego klina, wtedy puszczę pracownika. Z sąsiadem wypijemy też klina. A!
proszę Państwa. Powiem szczerze, że zaczyna się najlepszy okres przeważnie w roku moim, czyli żniwa. A jak jest żniwa, to jest wyjazd. A jak jest wyjazd, to jest zajebiście. No, jest grubo. A tym bardziej w tym roku, gdzie wyjazdów nie mieliśmy w ogóle. Znaczy ja nie miałem. No. Ale nie, tego... no my się nie widzieliśmy, bo zawsze to jeszcze chociaż no tak, w tym roku widzieliśmy na jakichś targach, cokolwiek. Właśnie o tym mówię, że tak to jak były te wyjazdy, to zawsze się coś działo. Czy tam siano kosy, czy targi, czy to, czy tamto. Zawsze żeśmy się tam widzieli, no ale niestety przez to wszystko, co się działo w tym roku, no nie mogliśmy się tak pohulać. No, w tych momentach akurat, gdzie była można, bo też nawet nie było gdzie, bo wszystkie targi zostały odwołane. Ja nie wiem, czy wiesz, ale Benary też prawdopodobnie zostały odwołane. Miało jakiś jeszcze czas temu coś było, że będą, a teraz ostatnio gdzieś czytałem, że odwołane niby. No, też właśnie gdzieś tam mi się to obiło. No to jest jednak takie na skalę nie tylko Polski, ale i Europy. Dużo ludzi z zagranicy zawsze pamięta, że zjeżdżało, nie? No, to są jedne ogólnie z większych w Europie. Sam fakt ludzi, to tam akurat mniej czasem, ale jednak te stoiska, firmy też się boją, tak? Ty nie pod gołym niebem, nie? Ale to dużo ludzi, sam widzisz, jak to było później z innymi, że jak na pan, gdzie to mieliśmy jechać na te targi, co niby miały być, ale raz były, odwołali je, później znowu przywrócili, a na koniec i tak znowu odwołali, bo firmy się wycofały. Co to miało być? Kielce? Kielce chyba, nie? No to tak samo, bo firmy się bały, bo nie chciały kasy, bo to trzeba zapłacić i a później nie wiadomo co oddać. Najgorzej to tak? Jak to dobrze tak, pamiętam. Tak. No, oni chyba najbardziej ucierpieli, bo tam już prawie, że było zapięte na ostatni guzik. No, przecież sam już jechał. No, a to psikus. No ale właśnie o tym mówimy, że no niestety nie pykło tak jak chcieliśmy, ale ja na przykład osobiście ostatnimi czasy pojechałem sobie takie piękne zakupki na otwartym kurde powietrzem, że się tak wyrażę, nie wiem jak się to w całej Polsce nazywa. Klitarg. Na przykład bazar. U Bolka się nazywa Klitarg, u mnie nazywa się bazar czy tam stadion, tak się to na to mówi. Znaczy przeważnie bazar to dla mnie jest bardziej taki samochodowy lub kurde z warzywami, tak? Ale no mówię, w każdej części Polski inaczej się na to mówi, ale umówmy się, że to shopping pod gołym niebem. I powiem szczerze, że na ludność, która tam była, a było ich od cholery jeszcze więcej, to powiem szczerze, że 90% było bez maseczki. No bo na Bożu nie musisz. No dobrze, wiem o tym, ale jednak nadal są tak zwane restrykcje tych wszystkich odległości, nieodległości, a tam jak to pięknie powiedziałem, dupa o dupę obcierała się, więc... No, wczoraj jak jakoś głosowanie było na prezydenta i stali i śpiewali, to wszyscy obok siebie. No a jak? Wiesz, ja od kiedy zaczęły się te kampanie, tak zwane jeżdżenie po miastach i tam wiadomo, namawianie, nie, głosuj na mnie i zobaczyłem, ile ludności zbiera się na coś takiego i ile naprawdę tam się dzieje, to powiedziałem sobie od tamtego czasu, że dla mnie już koronawirusa nie ma. Bo jeżeli jest koronawirus, tak, no to nie ma takich rzeczy. Nie można sobie zrobić zgromadzenia na parę tysięcy ludzi, tak? Siedzą sobie, krzyczą, chichrą, tak, dupa o dupę się obciera z flagami i tak dalej, i tak dalej. To albo jest koronawirus, albo go nie ma. Więc dla mnie od tamtych pory się skończyło i mam też trochę na to wyrąbane. Wiadomo, nadal w sklepach trzeba iść z maseczką, no i nie ma wyboru, więc żeby skorzystać ze sklepu, lepiej miedzią, ale z innych takich typu akcji jak rękawiczki czy inne pierdoły nie korzystam, bo to bez, moim zdaniem, bez sensu. Ale jak szata w czat. No ale mówię, no, Polska jest trochę dziwnym krajem, że mówi co innego, a co innego robi. Więc jak niestety, tak jak prezydenci, tak. Nic z tym nie i zrobimy. Kraj taki prezydent. No. Niestety, nic z tym nie zrobimy. Liczmy się z tym, że po prostu to tak zwane nadmuchiwanie bańki pandemicznej się wreszcie kiedyś skończy i będziemy mogli na spokojnie, bez żadnych kombinacji wychodzić i spotykać się. Chociaż już teraz to na luzie jest, więc ja tam się tym bardzo nie przejmuję. Chociaż, tak mówię, tam maseczkę jednak trzeba mieć, bo niektóre sklepy sobie jednak to jeszcze życzą. Więc najlepiej robić zakup pod gołym niebem, bo tam jest wtedy luzik. Nie ma dezynfekcji, nie ma niczego.
żyć, nie umierać, proszę Państwa. Że się tak wyrażę, puścić pracownika. Hasło reklamowe dla koronawirusa, żyć, nie umierać. Najlepsze jest hasło to, że puściłem pracownika, a na drodze powrotnej brzuska stoi mu na drodze. Jakimś cudem ja tej brzuski nie uciąłem, co jestem do dzisiaj w szoku. Nie wiem, że jej nie mogłem obciąć, dlatego. A też, że można. Nie chcę mi się teraz kupować piły specjalnie. Są jeszcze ładnie, już mi 18 ton sypło. A tak szczerze porobiłem parę okrążeń. Poczekaj, a ja już mam sypany słonecznik? Jo, ja mam 35 ton ściągłem. Ze wszystkim. No ja miałem tylko jedno pole. Tylko jedno pole miałem. O, no to ja trochę więcej wreszcie zarobię sobie od ciebie. Jak widzicie, mój piękny zestaw, który ostatnio kupiłem, wreszcie będzie sprawdzony. Kurwa, on był tak pięknie przygotowany, że ja nawet u tego wykąpałem go, widzę. No, to jeszcze raz widzę jakieś czyste maszyny u ciebie. Może, panie. Toż to niewiarygodne. Ale to był pierwszy zestaw przygotowany, bo ja wiedziałem, że biegając właśnie po tych moich poletkach, że będzie grubo. Ale tak. Albo grubo, albo wcale. No powiedz ci, tu jeszcze kurde, żniw mnie tu czeka. Tak patrzę, to ja pierdzielę. Dwa wielkie pola soi. No. Dwa takie średnie pola kukurydzy, ale to jednak też trochę. 100 ton kukurydzy to myślę, że będzie na easy. Więc powiem ci, no, ja ciekawie. Ja mam kukurydzę, ja mam soję, ja mam jeszcze ten słonecznik, trochę buroka. No. Tu jedno pole na kiszonkę to bym chętnie sobie przypierdzielił, bo nie miałem tego, nie miałem w tym sezonie... No, ja mam tylko na kiszonkę, więc... No wiem, ale nie miałem w tym sezonie pole na kiszonkę, ciekawe. Nie, pomyślimy, zobaczymy. Cyk, dobra, cyk. Tu się napełnia. Ten sieje. Tak to mogę robić, kurde, tylko sprawdzam. Co oni tu ciekawego robią? Cyk. Robimy to oczywiście na zewnątrz. A, idzie. O Jezu. A nie, tam był na początku gruby pokaz, bo ja go krzywo zacząłem. No i oczywiście mój zestaw wreszcie koszący tak wygląda, czyli koszę sobie tylnymi kosiareczkami przednimi, robi mi się wtedy piękny pokos, bo tutaj jest zgrabiarka taśmowa, chyba tak to się nazywa. I ładnie mnie od razu na pokos robi, no i oczywiście sprawdzając przy pierwszym pokosie, tak to wyszło, że zgrabiając od razu w taki pokosik piękny, i zostawiając to na jeden dzień, wracając następnego dnia, mam pięknie tutaj ususzone sianko z tej trawy. Więc sama rozkosz, bo bałem się, że właśnie gra będzie tak kombinowała, że jednak będę musiał zrobić to normalnie. Musi leżeć po całości. Odłogiem, jak to pięknie sąsiad powiedział. I dopiero ja wtedy mogę coś zrobić. Najśmieszniejsze jest to, że nie mogę pod górę podjechać więcej niż 9 na godzinę. Będzie. No tam masz jednak stromu, a jednak jest trochę koni potrzeba. Ty teraz tego dużego zapijałeś wreszcie, czy nie? A wiesz co, ci powiem? Nie, proszę. No to widzisz, to dlatego, jakbyś miał tego dużego zapięte, one potrzebują 280 koni chyba, nie? Także wiesz. Ale sprawdzamy ile. Chyba 250-280, tutaj pomiędzy tymi dwoma. No ale z jednej strony no, nie jest tak fatalnie, no, tutaj największa górka teraz, więc no, na to tamto. Ale jest moc. A więc z jednej strony tak trzeba powoli jechać, żeby tutaj te pokosy też jakieś takie rozsądne się zrobiły. Mógł to potem sprasować. Dobra. O, i tak powinno być lepsze, że ja wjeżdżam i on mi się pięknie kosi, a nie tak jak ostatnio. Nie mogę tego zrozumieć, jakim cudem tak długo czekałem wtedy na zbiór trawy, a teraz chwila, moment, mamy jesień. Wczesną. Pierwszy dzień. I ja mogę wreszcie coś zrobić, co naprawdę nigdy mi się nie udawało. Wy tam mówicie, że niekiedy macie trzy pokosy, to w ogóle śmiech na sali. Nie doczekam nigdy w życiu się tego. Może, że tak po prostu kiedyś gadaliśmy tutaj, że będę musiał sobie sam zasiać trawę dużo wcześniej i zobaczyć, może wtedy się uda. 22 na godzinę mogę jechać nawet z górki, proszę bardzo. Więc to całkiem sporawy wyczyn. Powiem ci, jak ja wróciłem, nie, ja byłem w szoku. Ja zapomniałem, że ja tego T8 mam tu kupionego, nie? Ja tak się tepam, patrzę, ale piękny zestaw. A no ja wodnie. No.
Głupie tyle, żeśmy teraz nie grali, kurde. No niestety, no ale no, ważne, że ja mam wszystko ogarnięte a przez te, można powiedzieć, 2 tygodnie lipca na spokojnie, że mogę sobie wyjechać, chociaż jeszcze jedna najważniejsza rzecz została, na którą niestety muszę poczekać i dlatego ten wyjazd się trochę późnia, czyli internecik. Ale na temat internetu, dopóki nie będzie zrobiony, nie chcę nic mówić, bo wiecie jak to jest, zapeszać nie chcę. A jak będzie, to ciekawe, będę miał... Ciekawe, jakby to było po podłączeniu, jeżeli będzie źle, ciekawe jak to jest. Ty musisz go wziąć, jak to jest, ty już podpisałeś, ja? Nie, no właśnie, nie, no, dlatego czekam, wiesz, no, najpierw montaż, potem sprawdzanko i dopiero jak nie. No, właśnie się tak zastanawiam. Będzie 0 na 0, no to... Nie, no, czekam 0 na 0, no nie. No, to przecież, to chyba źle pojechałem. Nie wiedziałem już, którą stronę wybrać. No, ale jakby było 12 na 5, to by był wkurwiony, nie? Na przykład. Bo to by było słabe. To przecież to za takie pieniądze. Musi być minimum. Musi być 100 na 50. 50 na 50, no, 50 na 50, 100 na 50, w tych granicach. No, tak będziemy zaczynać rozmowę. Taka najniższa fala to nie ma problemu. Ale to zobaczymy. Na razie tym się nie przejmuję, bo to dopiero dzisiaj, jak to oglądacie. No bo to oglądacie oczywiście we wtorek. I też tego dnia, jeżeli wszystko wypali, będę w trasie, ale to myślę, że będziecie sprawdzać na Instagramie, bo mam zamiar w te wakacje troszeczkę obudzić mojego Instagrama. Trochę w zdjęciach, trochę w relacjach, ale to już zapraszam na Instagrama i tam będziecie mogli sobie wszystko sprawdzać. Dojczyk z moim pięknym zestawem się spisał. Tak właśnie wyglądają u mnie teraz sianokosy. 4 pokosy, chwila, moment po robocie. I tak to wygląda. Teraz proszę pana, mojego kochanego, jak mój pracownik sobie tutaj kosi. Dobra. Nie ominął brzuski, no bo niestety nie miał jak. Ale ważne, że wyciął sobie i kosi dalej. No to niech kosi. A ja jeszcze na koniec odcinka, póki mam jeszcze taką możliwość. Gdzie? Proszę państwa, bez oszukaństwa. Dobra, wiesz, bierzemy furę marzeń. Czyli to jest od... trzeba wczepić. Jak ja chciałbym mieć w realu takie gospodarstwo. Idę sobie do każdego ciągnika, jak ja tylko mam. Dojczyki, 3 dojczyki, ursusy, kurna, ale to było piękne. Pedega jak? Już nie chcę mówić o sąsiada, gospodarstwo jak miał takie coś w realu. No tak na... No, wiesz co, mi najbardziej się teraz ten mój zestaw, kurna, podoba, z tą zbeczką, ty na miliony, nie? To ładnie już byś miał to przeliczone, co? Oj, na pewno, no kurde, tutaj z samych maszyn to myślę, że tu jest takie... Jak nowe kupowałem, to 1,5 miliona, teraz niecałą bańkę za to dostanę. Masakra. Ale ty, zresztą to jest 6 ciągników, kuźwa, 300... Więcej. Z 2 miliony to mam maszyna. Grubo, proszę państwa. Tyle, proszę państwa, mleczka dało się uciłać przez chyba rok, tak? Mi się coś zdaje. 100 tysięcy litrów przez cały rok. Nie. Mi się zdaje, że jak sprzedałem na jesień, albo inaczej, albo sprzedałem w tamtym roku na jesień, albo na zimę. Tego nie pamiętam i nie chcę wymyślać, ale wiem, że na pewno w tamtym roku sprzedałem, tylko nie wiem, czy na jesień, czy na zimę. Jeżeli na jesień, no to tak podobnie, bo ceny są podobnie, a jeżeli na zimę, no to na zimę. Ale nie wiem czemu, coś mi świta, że chyba na zimę sprzedawałem. Zaraz sprawdzimy, gdzie była najlepsza cena na mleczko. Chociaż jesienią jest najlepsza cena, więc nie wiem, czy... Wtedy się jednak nie skusiłem. Wiadomo, najlepsza cena za mleko będzie jutro, dlatego dzisiaj tylko sprzedam sobie te 7 tysięcy litrów, które posiadam. A gdy przewiniemy sobie do końca na żniwa soi, no to wtedy też wezmę się i ogarnę już całą resztę, czyli właśnie sprzedaż mleka do końca. Powiem wam szczerze, że to będzie, mówię, to jest 200... Około 230 tysięcy, coś w tych granicach zarobku z całej ilości mleka, więc za to ja już mogę sobie kupić kolejne pole lub jakieś maszyny, ale to na pewno pójdą maszynki, bo tego mam o wiele mniej, a tym bardziej, że właśnie w tym momencie klikam i sprzedaję mleczko, za które zarobię bardzo ładne pieniążki i będę mógł sobie wreszcie kupić to pole, o którym już tak mówiłem długo. Jak ja wysiądę, to się to będzie sprzedawać, to już w tym czasie pobiegnę sobie na pole. Cyk, myk, fuch.
kombajn pięknie tutaj na tej górce sąsiada stoi, jak on wygląda. 15 tysięcy za mleczko. Nie, tędy pobiegłem, tędy. O, proszę bardzo. Helena ma jeszcze te ziemniaki. Ja może jednak je coś tu ogarnę, bo powiem szczerze, że fajnie to wygląda. Od sąsiada, chociaż jeszcze trochę bym zarobił, ale to musiałbym mieć sporo czasu, żeby to zrobić. A jak to będzie, to zobaczymy w najbliższych dniach. Proszę Państwa, pole number 33 w tym momencie jest zakupione i kolejna fala niebieskich kolorów wlatuje w te okolice. No i to jest piękne. Zostaje mi teraz do kupienia ten kawałek na pewno i to jest kawałek w najbliższym czasie. O tym sobie myślę. Jeżeli sąsiad kupi to, to będziemy myśleć dalej. Wtedy, jeżeli on kupi to, to musi też kupić to. Tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Ale o czym tutaj teraz gadałeś? 34-35. Kupisz, ale to jest tak? Jeden relant. To tak, jest tak, relant. To kupisz to. To tak, a no potem teraz, ci zostaje tak. Kupić trójkę. Bo to jest to no trójka, ja wiesz co? Powiem ci tak, trójkę zostawię na sam koniec. Bo no ja wiem, teraz no tak, wiem, ja biorę ale... kredyt, kupuję chyba trójkąt najpierw. Mhm. Albo 29, bo 29 jest ugór, a mi pasuje tam pod rzepak, żeby zasiać. I nie wiem, czy to tak nie poleci właśnie. Nie wiem. To. No po prostu pracownik marzeń. Chodź na gospodarę swoją. Dawaj. Moją? Dawaj. Skurwol, gdzie wjechał. Ja pierdolę. Jak zaparkował. Co ty, do mycia czy co? Dobra, my ją myją, kurwa. Jak przyszedłem. Zobaczyć, gdzie jest mój pracownik, tak patrzę, tu przejechał, patrzę, na drugiej stronie jego pola nie ma. A ten przeleciał całe podwórko, no nie wierzę w gościa, co nie? Nie, pytań, no dobra, jeszcze, my czaisz, że on nadal jeszcze jest pracownikiem, co nie? No. Już go nie ma. O, nie wierzę w gościa, przejadę sąsiada. Mojego. Jak wleciał i to jak centralnie się przeciął prosto w to. Ale i bramę. Zobacz, kurwa, patrz, one mają na polach. Drzewa daleko, gdzieś to już kilometr wcześniej zawracają. Tak, no. Tu kurwa wleciał idealnie w bramę. Przejechał przyjechał tak, koło mojego ciągnika dopiero zatrzymał się na twoim ciągniku. A ty kurwa cieszyć, że ciągnik tam miałem postawiony, tak. Bo mnie kurwa wyobornik zdjął cały. Nie, by ci jeszcze wiatr obalił tamto. Nie, no w szoku jestem, co odwalił gość, co nie. Ale na początku nie wiedziałem, co się dzieje, gdzie on jest. Dopiero jak ja z daleka zacząłem dupę tego kombajnu u ciebie na podwórku, no to jebłem po prostu tutaj śmiechem. A ja już chuj, ja nie wiedziałem, co ty robić, nie wiedziałem, gdzie pracowni, ja wypełnię mi się wjebałeś gdzieś pola i po ziemniakach mam, nie? Nie, no ale ziemniaki, jakby zebrał ci ziemniaki, kurwa. Nie, ja myślałem, że ty gruberujesz czy coś tam masz puszczone jeszcze. Nie, to tak, bardziej się bałem. Aż tak wariacko nie było. Mamy pierwszą pełną przyczepę, a my sobie odpalimy tego świra, który rozwalił system na koniec tego odcinka, więc jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam na kolejnym odcinku, bo na kolejnym odcinku już będziemy, ja już będę myślał na temat kolejnych tutaj akcji. Na temat właśnie tego pola 33, bo na pewno będę musiał skarczować te wszystkie tutaj drzewa, bo chciałbym połączyć sobie ten kawałek, cały długi, zrobić jedno ogromne pole, a z tego tutaj kawałka przebrzydłego, krzywego robić sobie łąkę, tylko jedną piękną, żeby jeszcze był jakiś tam dodatek do tamtego, co mam koło bolka i oczywiście tu po burakach też wleci trawa. Takie są akcje łąkowe na najbliższy oczywiście sezon, więc jeżeli... Boże, ale tu sąsiada wyżarło ładnie. Więc jeżeli oczywiście wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na kolejny odcinek do Bolusi. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć.